31 grudnia wspominamy świętego Zotyka z Konstantynopola, prezbitera i męczennika. Wiele faktów z życia Zotyka pokryły mroki historii. Wiadomo o nim, że żył w IV wieku. Cesarz Konstantyn około 330 roku sprowadził go jako jednego z 12 sławnych kapłanów z Rzymu do budowanego dopiero Konstantynopola. Powierzono mu troskę o wychowanie opuszczonych dzieci, co dokonał budując dla nich sierociniec. W różnoraki sposób pomagał ubogim i niedołężnym. Przy wsparciu cesarza Zotyk wybudował też szpital dla ubogich, w którym nie tylko leczono, ale opiekę też znajdowali tam ludzie ubodzy. Tam też odpoczywali pielgrzymi, udający się do Ziemi Świętej. Wkrótce w tamtym czasie w Konstantynopolu wybuchła epidemia trądu. Cesarz rozkazał, by zarażonych chorobą topić. Zotyk jednak złamał rozkaz cesarski i zbudował dla chorych leprozorium poza miastem na zboczu góry i tam opiekował się zarażonymi. Niedługo później okazało się, że trądem zaraziła się też córka Konstantyna, która zgodnie z edyktem cesarskim powinna zostać utopiona. Zotyk jednak przyjął ją do swego domu, lecz gdy cesarz dowiedział się o tym, wydał wyrok śmierci na Zotyka. Przywiązano go wówczas do ogonów mułów i był wleczony ulicami miasta. Kapłan nie stawiał oporu. W miejscu, w którym skonał, muły zatrzymały się i wytrysnęło źródło z uzdrawiającą wodą. Konstantyn w duchu ekspiacji wybudował wioskę dla trędowatych. Zotyk zginął w 350 roku po 20 latach pracy charytatywnej w Konstantynopolu. Znany jest i czczony w kościele wschodnim. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika świętego Zotyka, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.